Noc pogodna i ciepła w przeważającej części kraju, bezchmurne niebo. Lokalne burze pojawią się jedynie na Śląsku. Na termometrach zanotujemy od 13 do 18 stopni na południu Polski. Wiatr podczas wyładowań atmosferycznych będzie porywisty. Południe Europy upalne. Termometry pokażą tam od 25 do 35 stopni w Madrycie. W tej części kontynentu spodziewamy się dużej ilości słońca i bezchmurnego nieba. W Moskwie lokalne burze. Tam słupki rtęci pokażą do 22 stopni. W Skandynawii wciąż upalnie. Od 13 do 25 stopni w Oslo. W centralnej części naszego kontynentu przelotne opady deszczu, a także lokalne wyładowania atmosferyczne. Termometry pokażą od 25 do 27 stopni. W Polsce niemal we wszystkich regionach spodziewamy się burz. Będą one krótkotrwałe i przelotne. Towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu. Dużo przejaśnień i bez opadów deszczu w części północnej, a także północno-zachodniej. W okolicach Koszalina niewielkie opady deszczu. Termometry pokażą od 22 do 31 stopni we Wrocławiu. W sobotę temperatura spadnie w całym kraju. Oscylować będzie w granicach od 16 do 24 stopni. W niedzielę temperatura wzrośnie do 27 stopni na Pomorzu. Najchłodniej tego dnia na Podkarpaciu. Tam zanotujemy do 14 stopni Celsjusza. W poniedziałek pogodna słoneczna aura panować będzie w całym kraju. Na termometrach wyższe wartości od 24 do 29 stopni na Pomorzu.